skuteczność działania, skuteczność zarządzania, przywództwa. Widzę często, że ona zależy nie od zaplanowania, zorganizowania, kontrolowania czy motywowania, ale od tego, czy dbamy o swój poziom energii, czy wychodzimy z tych ciemnych obszarów energetycznych do tych miejsc jaśniejszych, tam, gdzie jest więcej energii, gdzie jest więcej siły, gdzie jesteśmy w stanie skutecznie działać, dlatego że dbamy o swój poziom energetyczny. Mówię o tym dlatego, że coraz częściej słyszę w biznesie, jak ktoś mówi, wiesz co, interesy nie idą, bo z kimś się kłócimy, boczymy się, żal do siebie mamy, wybaczyć sobie nie potrafimy. Bardzo ważne, tak? Ale jedną osobą, którą mogę zmienić, to jestem ja sam, tak? Nie ten drugi. Ktoś może mi jakąś krzywdę zrobił. Miałem taką sytuację kiedyś, przez 12 lat się na jednego gościa się boczyłem, potem po 12 latach spojrzałem na niego, na siebie, w takim szerszym kontekście, odpuściłem, zdałem sobie sprawę, że to ja miałem problem, a nie on, bo to mnie gdzieś to wszystko ściągało w dół. Teraz o nim myślę, już wiele lat minęło, to tak bardziej mu współczuję, może dziwię się trochę w jego sytuacji. Także zachęcam, jeżeli czujesz, że jesteś w jakimś takim trójkącie energetycznym, który cię wciąga w dół, tym bermudzkim trójkącie energetycznym, który sprawia, że gdzieś tam te twoje emocje, energia, żal schodzą w dół, myślę, że warto odpuścić, pogodzić się z przeszłością, mieć siłę, energię, by działać, by być tu i teraz.